Sponsorem audycji jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyt remontowy. Sponsorem serwisu w obiektywie jest firma handlowo-usługowa Ryszard Czajkowski, dostawca najtańszego paliwa dla rolników i przedsiębiorców z dostawą do domu. Sponsorem jest sklep komputerowy Lechcom, ulica Konery 9, Lubaczowie, dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim. Zapewnia kompleksową obsługę, oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie. Serwis sponsoruje firma Chemifarb Wiesław Nawrot. Tu kupisz m.in. farby, dywany, panele podłogowe i wykładziny. Telewizja Lubaczów, Iwona Buczko. Zapraszam na najnowsze wydanie naszego serwisu informacyjnego. W maju zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu lubaczowskiego wyjeżdżały łącznie do 41 zdarzeń. Najczęściej interweniowano w gminie Narol oraz w mieście Lubaczów. W maju rozpoczęła się także w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie termomodernizacja. W miesiącu maju zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych wyjeżdżały łącznie do 41 zdarzeń. Strażacy gasili 12 pożarów. Usuwali skutki 26 miejscowych zagrożeń i wyjeżdżali 3 razy do alarmów fałszywych. Jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wyjeżdżały do 22 zdarzeń, nie włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wyjeżdżały łącznie 8 razy. Najwięcej zdarzeń zanotowano na terenie gminy Narol, łącznie tych zdarzeń było 10 i na terenie miasta Lubaczowa jednostki wyjeżdżały 8 razy. W bieżącym miesiącu, miesiącu czerwcu, w związku z licznie występującymi pożarami na składowiskach odpadów i sortowniach śmieci planowane są, w związku z łącznie również z poleceniem komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, planowane jest przeprowadzenie działań kontrolno-rozpoznawczych na terenie składowisk odpadów i sortowni śmieci na terenie powiatu lubaczowskiego. 6 czerwca bieżącego roku na terenie zbiornika wodnego przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubaczowie przeprowadzone zostały ćwiczenia w zakresie przeciwpowodziowym. Między innymi uszczelniano i podwyższano koronę wałów, ewakuowano osoby z trudno dostępnych miejsc, przepompowywano wodę z zalanych terenów i obiektów. Ćwiczenia o tyle ciekawe, że zagadnienie znane było strażakom, ale termin przeprowadzenia ćwiczeń nie był znany i nie był podany przez oceniających ćwiczenia funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. W ćwiczeniach uczestniczyły zastępy z jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, zastęp z pompą wysokiej wydajności z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jarosławia oraz strażacy ochotnicy z jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu lubaczowskiego. I łącznie w ćwiczeniach uczestniczyło 57 strażaków. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie realizuje projekt pod nazwą termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. I celem projektu jest przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji mającej na celu poprawę efektywności energetycznej budynku, dzięki czemu nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię, a tym samym zmniejszenie wytwarzanych gazów cieplarnianych odprowadzanych do atmosfery. Projekt realizowany jest ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności ze środków Unii Europejskiej. I projekt realizowany jest etapowo. Między innymi zatrudniliśmy inspektora nadzoru inwestorskiego. Została wykonana dokumentacja projektowo-techniczna. Został zatrudniony i wykonana ekspertyza ornitologiczna. Został w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony wykonawca robót budowlanych, do wykonania jeszcze działania informacyjno-promocyjne, jak i audyt ex post po wykonanych robotach budowlanych.
W ramach robót budowlanych planuje się przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych obejmujących ocieplenie ścian budynku styropianem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, ocieplenie dachu nad częścią biurową i ocieplenie dachu nad częścią gospodarczą budynku oraz wymiana istniejącego kotła na gazową pompę ciepło typu powietrze-woda. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych opiewa na kwotę 841 141 zł. Smyki na start. Pod takim hasłem zespół szkolno-przedszkolny w Lisich Jamach kolejny rok z rzędu zorganizował otwarte zawody modeli szybowców. W 2012 roku gimnazjum z Lisich Jam otrzymało imię profesora Franciszka Misztala, urodzonego w Lisich Jamach konstruktora lotniczego, i od tamtego czasu trwa intensywna przygoda szkoły z lotnictwem. Szkoła od kilku lat współpracuje z Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i Fundacją Smyki na Start. Politechnika, Fundacja, jak i Aeroklub Warszawski w związku z obchodzonym w tym roku jubileuszem stulecia lotnictwa polskiego zaproponowały i podjęły się koordynacji imprezy sportowo-edukacyjnej pod nazwą 100 zawodów Smyki na Start z okazji stulecia lotnictwa polskiego. Inicjatywa ta zakłada zorganizowanie równocześnie w wielu szkołach w całej Polsce indywidualnych zawodów modeli latających szybowca klasy światowej PW-5 Smyk, połączonych w jedno wspólne ogólnopolskie wydarzenie. W tą inicjatywę włączył się także zespół szkolno-przedszkolny w Lisich Jamach. Organizowane są 100 szkołach na terenie całej Polski. Nasza szkoła jest na liście zawodników, uczestników tych zawodów, na pozycji pierwszej, czyli na takiej pozycji zaszczytu. Dzisiaj mam nadzieję, że wszystkim Wam piszą umowy, będziecie świetnie się bawić, będziecie uczestniczyć w rywalizacji sportowej, będziecie rozwijać swoje pasje, zainteresowania lotnictwem, szybowcami. Podkreślę tylko, że zawody Smyki na Start odbywają się już u nas po raz kolejny, z tego względu, że nasze gimnazjum nosi imię Franciszka Misztala, który był związany z lotnictwem, był tą postacią w lotnictwie. Dlatego tutaj dzisiaj przyjmujemy właśnie zawody szybowcowe. Uczestnikami zawodów Smyki na Start byli w tym roku reprezentanci szkół z całej gminy Lubaczów. Po oficjalnym rozpoczęciu zawodów ponad 50 uczestników przystąpiło do sklejania swoich modeli samolotów. Elementem wyróżniającym zawody Smyki na Start jest fakt, że dzieci i młodzież samodzielnie budują swoje modele na miejscu, a po zawodach każdy uczestnik wychodzi do domu ze zbudowanym przez siebie samolotem, nowymi umiejętnościami, a przy odrobinie szczęścia także nagrodami. Po sklejaniu modeli samolotów odbyły się pierwsze próby lotów i rozpoczęły się rywalizacje, który samolot poleci najdalej. Tradycja kwietnego biegu, który w gminie Lubaczów zorganizowano 5 czerwca, ma już 15 lat. Bieg ma upamiętniać pierwszą pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do Polski w 1979 roku. Mieszkańcom gminy Lubaczów i całej ziemi lubaczowskiej kwietny bieg ma także przywoływać w pamięci wizytę ojca świętego Jana Pawła II w Lubaczowie w 1991 roku. W tym roku, 5 czerwca, wszyscy uczestnicy kwietnego biegu zebrali się na placu szkolnym przy szkole podstawowej w Krowicy samej. Po części oficjalnej uczniowie z poszczególnych szkół przedstawili interpretację hasła tegorocznego kwietnego biegu. Następnie po modlitwie księdza Pawła Kruka uczestnicy z kijkami Nordic Walking, a także biegacze, a na końcu najliczniejsza grupa rowerzystów wyruszyła w kierunku 5 sosen. Bieg jak co roku nie wiązał się z rywalizacją sportową i przyznawaniem miejsc, lecz był wyrazem hołdu dla dokonań ojca świętego Jana Pawła II w drodze do wolności, podziękowaniem za jego autorytet moralny i wiecznie żywą katechezę. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Krzysztofa Komedy w Lubaczowie zaprasza na koncert muzyki rozrywkowej z polskimi i zagranicznymi przebojami lat 80. i nie tylko, Muzomania, w piątek 8 czerwca o godzinie 18 w sali koncertowej. W programie utwory Ewy Bem, Grażyny Łobaszewskiej, Hanny Banaszak czy Czesława Niemena. Wstęp bezpłatny. 9 czerwca na rynku w Lubaczowie 10. edycja akcji Motoserce pod hasłem Krew darem życia zaprasza Czarna Brygada South East oraz miasto Lubaczów. O godzinie 11 rozpocznie się zbiórka krwi, o 13 msza święta z poświęceniem motocykli, potem parada ulicami miasta i o 14 na rynku rozpoczęcie akcji, konkursy dla motocyklistów i gości, atrakcje dla dzieci, pokazy ratownictwa oraz koncerty, a o 19 motoognisko w Załużu. W tym dniu organizatorzy szczególnie gorąco zapraszają wszystkich chętnych do
do oddawania krwi. Regionalne Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie zaprasza na 7. Biesiadę Piosenki Partyzanckiej w stulecie odzyskania niepodległości pod patronatem starosty powiatu lubaczowskiego w Szałasie nad Tanwią we wsi Huta Różaniecka. Biesiada w niedzielę 10 czerwca od 10.30. Rozpoczęcie mszą świętą w intencji poległych, następnie prezentacja utworów biesiadnych. Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy imienia Krystyny Rajtar, filia zamiejscowa w Oleszycach, zaprasza na dzień otwarty 12 czerwca od godziny 10.30 do swojej siedziby w Oleszycach przy ulicy Zamkowej 61A. Podczas dnia będzie można zapoznać się z bazą placówki, a także ofertą na rok szkolny 2018-2019. To wszystkie wiadomości na dziś. Życzymy przyjemnego, spokojnego weekendu i do zobaczenia.